Dobry wieczór Państwu. Dzień dobry, chociaż powinienem powiedzieć, że słonecznego Trondheim. O tej porze w Trondheim jest taka sama godzina jak w Warszawie, ale zobaczcie przez chwilkę, jak jest jasno. jak fajnie. Słońce zaczęło świecić, które przed chwilą padało, ale na troszeczkę. Cześć Kizia. Kizia zaraz sobie pójdzie. Proszę się nie martwić, Kizia sobie zaraz pójdzie. Także witam Państwa raz jeszcze, bez, bez względu na to, gdzie jesteście. Mam nadzieję, że nie będzie tym razem to przerywać. Poza tym, dżumandzi ja nie handluję wieść mi albo wieść ami, proszę państwa, no nieważne. To będzie taka khta dziwna może troszeczkę, dlatego że ja chciałem powiedzieć o dwóch rzeczach i potem wrócimy do tematu. Oczywiście z cyklu narodowe przysłowia to jest po prostu żart. Zamienił stryjek się na kijek, chodzi o ten sukces polskiego rządu i uwalenie Pana Timmermansa, no cóż, do tego wrócę później. Ale najpierw, zacznąc zupełnie czegoś innego, proszę Państwa. Przede wszystkim to dla mnie jest dzisiaj dzień i wesoły, i smutny, bo to jest 23. rocznica mojego ślubu z Kasią. No niestety po raz pierwszy od 23 lat spędzamy go oddzielnie, oddzielenie o ponad 2000 km od siebie. Trudno... Takie życie. Mam nadzieję, że niedługo to się już zmieni, proszę Państwa. Najpierw chciałem powiedzieć o filmie Daniela Stypułkowskiego, który wczoraj zamieściłem u siebie. To znaczy ponieważ ja w tym projekcie uczestniczę w trochę inny sposób niż te, i będę w nim uczestniczył w zupełnie inny sposób niż to się spodziewa. Chciałem umieściłem go dla, u siebie na swoim profilu i na swoim kanale, dlatego że tu jest więcej widzów. Chodzi o to, no, Wieściami, wieściami. Ja się czasami, ja się czasami, panie Barcinia Zaniewski, wygłupiam. Mam prawo się wygłupiać, prawda? Więc dlatego powiedziałem wieściami, a nie wieśćmi. No. I proszę państwa, yy, i proszę państwa, i ten film, tam Daniel zakłada pewne zbiórki, różne rzeczy i tak dalej. Proszę państwa, ja zaznaczam od razu. Ja w tych zbiórkach nie uczestniczę. Ja będę w tym projekcie raczej dokonywał analiz, różnych innych rzeczy i tak dalej, ale ja z tego nic nie będę miał. Nie chcę z tego nic mieć. Nie za, ja całe życie, jak się okazało, pracowałem za darmo. I dla, dla, dla innych, dla dobra, no i cóż, tak wyszło jak wyszło, to jednak wraca po pewnym czasie to, że się komuś coś dobrze zrobi, mówiąc inaczej, i w to trzeba wierzyć, proszę Państwa. Ale o tym powiem w drugiej części. Natomiast Daniel wymyślił te projekty, Daniel jest za to odpowiedzialny. A teraz do wszystkich tych, którzy pisali, po pierwsze, że będzie znowu jak z cholubem, nie, proszę Pana, nie będzie. Tak jak z cholubem, dlatego że ja byłem przeciwny subskrypcjom, a będąc uczciwym do końca, wziąłem na klatę to wszystko i każdy, praktycznie każdy, kto mi przypomniał i powiedział, że dostał subskrypcję, tego choluba otrzymał. Tego choluba dostał, teraz zdaje się ostatni leci do Australii. Jeśli ktoś jeszcze, kto subskrybował, bo nawet ci, którzy mi przysyłali, ci, którzy później zapłacili już, kiedy nie było subskrypcji, ale też płacili, też dostali tego choluba. I to ja wysyłałem na swój własny koszt, yy, większość. I bardzo dobrze, proszę Państwa. I także to zostało uczciwie rozliczone. Więc jeśli ktoś jeszcze, Czuję się pokrzywdzony i ma tą subskrypcję. Proszę na mój mail przesłać mi dowód subskrypcji i to, że ją dostał, i tego choluba otrzyma. Otrzyma, proszę Państwa. No. E... Otrzy... Dlaczego nieładnie, Panie Zygfrydzie, z tym ślubem? No to jest. Dlaczego? No. Więc y... niestety tak, y... tak wyszło i tak jest. Dlaczego nieładnie? No, całkiem ładnie. No, wziąłem ślub, bo wziąłem ślub. Dlaczego miałem nie brać ślubu? No. I proszę Państwa, i to 23 lata temu, i proszę Państwa, i ten projekt Herenfolk, który się nazywa, jaki dodatkowy projekt mięsko, i to też jest trochę moje określenie, bo ja mówiłem o mięsku wyborczym i był taki mój program pod tytułem o tym, że dzieje, jest bardzo ważny. I rzeczywiście potrzeba na to, Daniel ma rację, trochę pieniędzy. I zaraz powiem panu, o, Państwu o pewnym przykładzie. Otóż dwa przykłady. Otóż w wypadku Magdaleny Żuk zadzwonił do mnie y, po mniej więcej miesiąc po tym wszystkim pewien człowiek, który zaproponował mi kupno informacji, która zmieni całkowicie narrację. Dał mi y, próbkę tej informacji, tak jak to się daje. Y, i ta informacja rzeczywiście była prawdziwa, a to by zmieniło tą narrację. On się nie przedstawił, ponieważ on chciał ode mnie 50 tysięcy, a ja nie miałam tych 50 tysięcy. Tacy są ludzie, proszę Państwa, i tak różni, i różni ludzie zarabiają, to jest tak. Założa się, że ci wszyscy dziennikarze śledczy, łącznie z panem Sekielskim, i tak dalej, no nikt nie miał wahania dawać ponad milion złotych na pana Sekielskiego, a na film pan, panów Sekielskich, który wali tylko w jedną stronę, a my chcemy zrobić pójść po całości. Idealnie mówi, że pedofilia dotyczy wszystkich środowisk, chcemy pokazać również w środowiskach takich, z których pochodzi pan Sekielski, jak to wygląda, i również nakręcić film. I on wymyślił taką sumę, bo ta suma na to pójdzie. Bo to nie jest tak, proszę państwa, że to się wszystko dzieje za darmo i muszą państwo i muszę państwa e, zrozumieć i muszą państwo zrozumieć. Muszą państwo zrozumieć, to nie jest tak, że wszyscy będą pracować za darmo. Część tych informacji panowie Sekielscy płacili za te informacje. Nie oskarżam Michał niech się przyznaję, jestem pewien, bo wiem dobrze. Płacili informatorom. Tak jak ja w tym momencie i dlatego nie wymieniam y, szczegółów i dlatego się o tej sprawy odwaliłem, ponieważ tak de, de facto, jeżeli chodzi o panią Magdalenę Żuk, to i rodzina i wszyscy i mieli do mnie pretensje, bo czasami jest tak, żeby sprawę wyjaśnić. Ofiara jest ofiarą, ale czasami nie można, mm, nie do końca ten pomnik jest tak idealistyczny tej ofiary, ale to jest nieważne. To jest nieważne, to jest zabity bezprawnie człowiek, zabity, zamordowany w okrutny sposób człowiek i winni powinni pozostać pociągnięci do odpowiedzialności. I to się nic nie deprecjonuje ofiarę, ale żeby do tego dojść czasami trzeba również i prawdę o ofierze powiedzieć. Niestety, tak to jest proszę Państwa, jest wiele takich przykładów. Następny przykład proszę Państwa. Ja nie miałem wtedy 50 tysięcy, bo pewnie miałbym tą informację i wszystkie te informacje po prostu. Nie miałem, nie miałem tych 50 tysięcy. Gdybym miał i na to idzie z tego projektu, proszę Państwa. Następna sprawa. Następna sprawa, o której wiem, jest w Warszawie, w jednej z dzielnic, w takiej małej uliczce, bardzo dobrej zresztą z punktu widzenia wiadowczego, bo uliczka jest zamknięta, willa stoi w takim miejscu, że bardzo ciężko ją obserwować i bardzo łatwo ją obserwować. Takie miejsce, taka nieoznaczona agencja towarzyska, w której bywają różne osoby ze wszystkich środowisk i ze wszystkich opcji politycznych. To jest agencja towarzyska, dokładnie tam są panienki, nie wiem czy letnie, czy nieletnie, nieważne. Proszę Państwa, ona jest chroniona i to chroniona przez niektórych ludzi naprawdę groźnych, i to nie jest mafia. Ale tam również i przypuszczam są niektóre dziwne powiązania. Same zdjęcia samochodów, które by tam się zrobiły i ludzi wychodzących, naprawdę wywołałyby ogromny szok dla wielu spraw, ale ja tego nie mogę zrobić. Dlatego że potrzebowałbym pieniędzy za opłacenie kogoś, kto ryzykuje również własną głową, że zrobi tam te zdjęcia. A pewnie by poszedł do więzienia za to. Proszę państwa. Eee, proszę państwa. Na to są te pieniądze. Czy Państwo myślą, że to tak łatwo? Zrobić obserwacje, zrobić PZ, odstawkę. No. Gdybym miał te 50 tysięcy, kół bym tę informację mi opublikował. I wtedy musieliby zmienić. Musieliby zmienić wszystko, wiele rzeczy, bo to naprawdę to były trudne informacje po prostu. Dobry wujek, nie, nie spłaciłem, ale jest płacone na bieżąco leasing za kamerę, jeszcze, ro, jeszcze półtora roku, więc nie rozumiem pana pytania, dobry wujek, dlaczego ma pan takie pytanie? Uważa pan, że tą kamerę ukradłem? Nie, nie ukradłem, bo to już zaczynam tak wierzyć, bo każdy w tej chwili, bo komentarze, które się pod filmem Daniela pojawiły, sugerują, że ja jestem złodziejem. Również. A mnie się to nie podoba. Nie chodzi tutaj o pewnego pana Bartłomiej, Bartka, którym rozmawiałem i który rzeczywiście ma wątpliwości, podobne do moich zresztą. Ja też mam. Ja z tego nic nie będę miał i nie chcę nic mieć. Ja w tych zbiórkach nie uczestniczę. Ja w tej chwili będę tworzył ten ośrodek myśli pozytywistycznej. Będę nadawał, jak państwo wiecie, nie zbieram pieniędzy na ten kanał. I nie będę zbierał pieniędzy na ten kanał. Będę również pisał. I zaraz dojdę do drugiej części i powiem państwu coś lepszego. No właśnie. E, e, właśnie, więc panie dobry wujek, więc dlaczego pan się, niech pan powie, o co panu chodzi z tym leasingiem za kamerą? Czy uważa pan, że ukradłem tą kamerę? Bo tak to wygląda. Nie, on jest płacony na bieżąco, mimo że ja jestem tutaj. Dlaczego ma nie być bieżący? Ja jestem ciekawski. Nie wiem dlaczego. Pan jest taki bardzo ciekawski jak urząd skarbowy, który mnie w tej chwili prześwietla, bo okazuje się, że miałem, mały, że miałem za mały przyrost ich zdaniem, miałem za mały dochód ich zdaniem, w związku z czym jestem podejrzany. I na koncie zablokował mi ostatnie konto i całą moją emeryturę zwinął mi. No, całość, no ale mam ich gdzieś po prostu. Nie chcę od nich nic. Tak jak powiedziałem. Właśnie. E, więc nie rozumiem również tych pytań, bo to nie o to chodzi. I dlatego, proszę Państwa, jak oglądacie film Daniela, pomyślcie o tym. Daniel jest prawnikiem. Teraz tak, proced raz. Ja nie chciałem, ja chciałem sobie dać spokój. I dałem sobie z tym spokój, bo Daniel pytał mnie się tylko, czy on może w moim im pytał mnie tylko, czy może w moim imieniu działać. Może, niech działa. Zbierze pieniądze. Nie ma adwokatów, którzy by chcieli to zrobić za darmo. Nikt tego nie zrobi za darmo. A ja sobie dałem spokój, bo w Polsce jak człowiek nie ma pieniędzy, nie ma adwokata, można zniszczyć każdego, a oni mnie zniszczyli. Tak prawda, trafili i zniszczyli. Zniszczyli. Tak to jest. No. Eee... Oczywiście, że byłoby to, oczywiście, że to jest po prostu, proszę Państwa, nie obrażajcie się nawzajem, to nie jest tak, to nie jest tak, ktoś tu zadał, komuś się wydaje, że to był dobry żart z tym leasingiem za kamerę, a tymczasem po prostu ktoś, to mnie siedzi za pseudonimem, ktoś mnie zna, zbiera o mnie pewne informacje, niech sobie zbiera. Niech sobie zbiera, po prostu i już. Ja nawet się ja tym nie wkurzę, a po prostu nawet już nie zwracam te uwagi, bo więcej po prostu. E, e, po prostu tego było. Zresztą Daniel powiedział, że pieniądze uzyskane jest przy wygranej z tego procesu pójdą na projekt Red Folk również, bo to jest o wiele ważniejsze. Ponieważ my wszyscy jesteśmy mięsem wyborczym, mięsem dla tych państwa, mięsem do takich właśnie willi. Do takich właśnie willi, proszę państwa. I nie można pozwolić, trzeba obudzić, na to niestety potrzebne są pieniądze. Jeżeli. Pan, dwóch panów potrafi zebrać półtora miliona, ponad milion złotych na film, który wali tylko w jedną stronę i ewidentnie jest zawężaniem i kierowaniem problemów w inną zupełnie stronę, a tymczasem to się dzieje na co dzień w innych zupełnie środowiskach, również w tych środowiskach tak zwanych celebryckich, to proszę państwa, o czym my mówimy? Ja wiem, że ja staję się wrogiem, ja się staję wrogiem w tej chwili wszystkich partii politycznych, bo to naprawdę idzie w poprzek sceny, bo proszę państwa, tam się nie patrzy. A ja tak notabene nie wiem, czy pod wpływem KHT, chociaż wątpię, żeby to pan Jarosław Kaczyński oglądał, ale dzisiejszy zakaz uczestniczenia w e, lobbyingowych spotkaniach przez, dla posłów PiS, e, coś mi się nagle skojarzyło, to jest efekt mojego ostatniego KHT na temat właśnie zakazu legalizowanej korupcji i pójścia do biznesu, prawda? No właśnie. Więc e, tak to wygląda. E, Bancie Zaniewski. Nie, ale nie, ale po prostu dajmy sobie spokój. Zostawmy to wszystko już. Co za próba, bo nie wiem. No. Dobry wujek, dobrze, nawet no, nie mam trochę tych. No, ja rozumiem pana ciekawość, ale bez sensu. Dobrze, już dajmy sobie spokój. Nie ma sensu. To jest pierwsza sprawa. Także proszę na to spojrzeć, proszę pamiętać, nie łączyć. Również łączyć mnie w tym merytorycznie, ponieważ jak się z Danielem umówiłem. On będzie organizował detektywów różnych rzeczy, bo to tego jest, to jest potrzebne. Potrzebna jest dokumentacja. Może nakręcimy film. Ja będę tym wszystkim, proszę państwa, będę analizował te informacje. Od państwa również zależy, jakie informacje będą. To trzeba sprawdzić, jest pałacyk w jednej miejscowości niedaleko Warszawy, ale nie w Warszawie, który też jest taki dziwny, gdzie tam jest teoretycznie agencja PR-owa, a nazwiska, na przykład fotografów tej agencji łączą się z portfoliami zarówno u pani Kaczorowskiej, jak i Magdyżuk i nie tylko z tym. Jest wiele takich historii, proszę Państwa. No, jest takie Piotro. Mikrofon, żeby odpowiedzieć, dostałem od Krzysia Werkowicza. Mi dał ten mikrofon, bo on mam wiele takich rzeczy i już, proszę Państwa. Natomiast no, to jest. I na tym skończmy. I na tym skończmy, proszę Państwa. I na tym skończmy. Pod filmem tylko powiem, bo Daniel mówi o linkach, ale to on edytował ten film i mi przesłał, więc nie wpisał tych linków. Linki są do tych rzeczy, o których on mówi, do zbiórek. Linki są w pierwszym komentarzu, moim komentarzu pod filmem, więc proszę na to zwrócić uwagę. I naprawdę w końcu trzeba się obudzić i coś zrobić, bo nie mamy na to, nie mamy na to, proszę Państwa. Nie mamy, proszę Państwa, na to, Łuka 77, tak. Nie mamy na to, proszę Państwa, ani pieniędzy. no. Czy może Pan poręczyć za Pana Daniela w dobre intencje SJ? Oczywiście, że mogę, bo z Danielem pracuję jeszcze przed SWTTV, przed tym wszystkim od dawna. Wiele jest rzeczy. Daniel, jaki jest, taki jest. Po prostu, to jest fajny facet, i mogę, i za tym on się z Państwem sam rozliczy. I będzie będziecie mieli na bieżąco pełne rozliczenia tego wszystkiego, bo jeśli zdecydujemy nakręcić film na ten temat, też dokumentalny, czy o nawet opłacić informatorów, to będziecie wiedzieć, może nie imię nazwisko kogo, ale będziecie wiedzieć to wszystko, bo pewnych rzeczy nie da się zrobić bez pieniędzy. Proszę mi wierzyć. Ja o tym wiem. Witam Zanzibar, no Właśnie. Y to jest cały system tego wszystkiego i my ten system chcemy przynajmniej troszeczkę podejrzeć. No, więc się nie tu już przez nie, nie tłumaczę, tylko po prostu mówię. Mówię to w imieniu Daniela, który, ma, ja mam antenę, no nie chwaląc się, mam trochę publiczności, o wiele więcej niż on, niż to wszystko, dlatego umieściłem to na swoim i tutaj panie Bartku, dlatego ja rozumiem pana wątpliwości, bo one są takie same, były moje i Daniel może poświadczyć, jak żeśmy rozmawiali na ten temat przed tym, jak ja mówiłem, że ja nie chcę tego opuścić, no ale się zdecydowałem, bo to trzeba ruszyć w końcu. Tym bardziej, że zmienia się wiele, e, zmienia się wiele rzeczy i, i już. No, e, zaraz. Coś tutaj, jakaś bzdura. No właśnie. E, każda pedofilia jest godna potępienia, i tak, i tak trzeba wiedzieć. No, e, dobra, przestańcie już się to przepraszać, i tak dalej. Dobrze, i druga sprawa, proszę Państwa. Ja. E, to jest ostatnia KHT z Trondheim, następna będzie w niedzielę albo w poniedziałek. E, stały się rzeczy bardzo dziwne, wszystko przyspieszyło. E, ja zmieniam miejsce pobytu na dość odległe od Trondheim, chociaż też w Norwegii. E, dost... Dzięki właśnie dobrym ludziom spotkało mnie tutaj bardzo wiele dobrego. Nie rozstaje się tutaj, proszę nie myśleć, że ja to rzucam, że coś i tak dalej, i tak dalej. Nie, 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 nie. Ja te półtora miesiąca na budowie, które tu jestem, uważam za jeden z najwspanialszych, a zarazem najtrudniejszych, ale i najciekawszych i najbardziej owocnych okresów w moim życiu. Na starość, proszę Państwa, nie tylko dlatego, że nauczyłem się szeregu rzeczy, technicznych, technik, technicznych sztuczek, które może które dla fachowców w tych dziedzinach są. Naturalne i normalne, ale dla takich laików jak ja był zupełnie nowością. Że nie mówię już o tym, że nauczyłem się na przykład, do czego służy ta blaszka, jak cię fajnie tutaj wymiary rysuje tą blaszką na blasce takim, takim narzędziem, że do cięcia blachy są, czy potrzebne są prawe i lewe nożyce, że materiał sam pracuje i nie ma sensu się męczyć. Trzeba go tylko odpowiednio ułożyć. Wiem, jak się. Dom buduje, znaczy wiem. Zobaczyłem fizycznie, jak wygląda, jak się uszczelnia, co to znaczy trzeć styropian, czy tynkować, i tak dalej, proszę Państwa. I za to jestem wdzięczny. Ta praca również, to wszystko. Ja nigdy, proszę Państwa, nie uważałem się za członka jakiejś elity, za coś wyższego od innych. Wszystkich traktowałem równo, mianowicie jakimi są ludźmi, a Teraz po ostatnich decyzjach rządowych, po tej całej deksobetizacji, po wszystkim uważam ten, tego pułkownika przed nazwiskiem za śmieszny i niepotrzebny zupełnie dodatek, ale ta praca na, nauczyła mnie również pokory. I to pokory również zarówno wobec tego, co się robi, dzieła, które trzeba wykonać, jak również wobec siebie. Ja mam 62 lata, proszę Państwa. Mogę nie wyglądać na 62 lata, czuć się młodo, słuchać muzyki rockowej, nawet dzisiejszej, ale proszę Państwa, ja jestem, ja jestem jednak, moja biologia to czuje. To czuje, i jeżeli ktoś nie jest przyzwyczajony i nigdy tak nie pracował, to naprawdę to czuje. Chciałem podziękować Łukaszowi, który mnie właściwie namówił do tego wyjazdu. Pomógł mi mocno i pomaga mi dalej i pomógł mi dalej i on też się cieszy, że tego, ale ja naprawdę nie mogłem już więcej pracować, wiedząc dobrze, że część tej roboty i tak wykonają za mnie moi koledzy, którzy ciężko pracują i Norwegowie i Polacy na budowie, bo są lepsi. Bo oni wiedzą, ja nigdy nie będę tak wydajny jak oni. To jest bez sensu trochę, więc, siedzenie komuś na głowie, udawanie to nie, można zarobić. I ktoś mi zaproponował pracę której sobie na, którą sobie poradzę, i to w poniedziałek mam rozmowę, no mam nadzieję, że tą pracę dostanę, że uda się załatwić sprawy mieszkaniowe i wszystko, i ktoś i wiem jedno, i, w, i wiem na pewno, że wtedy będę już nadawał regularnie, praktycznie codziennie, i będę i w ciągu najbliższych dwóch tygodni będę chciał napisać czwarty rozdział choluba 2. zacznę znowu pisać, robić to wszystko, bo to jest zupełnie inaczej, proszę Państwa, proszę mi wierzyć. W każdym. W razie, żeby tą pokory nigdy nie zapomnieć i uczyć wszystkich, ja już umówiłem się z, z Łukaszem, któremu nadal jeszcze raz dziękuję bardzo, wspaniały facet w sumie, że zachowam swoje pobrudzone tynkiem robocze spodnie, koszulkę, zachowam na pamiątkę, to nie na pamiątkę, na to, żeby mieć dowód tej właśnie pokory wobec wszystkich i tak to jest proszę państwa i tak to jest no i tak to jest proszę państwa bo tej pokora jest konieczna i spotkałem wielu wspaniałych dobrych ludzi tu w Norwegii i nie tylko i bardzo dziękuję. I to jest dopiero początek tego, co się zacznie, i to jest także mój dług wobec wszystkich Państwa, dlatego, jak widzicie, przestałem się kłócić z trollami, przestałem tutaj różne rzekać. Trudno, to, co się stało w Polsce, się stało. Ja nie poradzę. Wolałbym oczywiście być w Polsce i pracować dalej dla kraju, ale widzę, że nie mogę, więc lepiej, więc będę pracował w ten sposób. I nadal cały czas uważam. No. Cały czas uważam, że... Ja już, proszę Państwa, uważam zresztą, że... To jest bardzo ważne. I w Polsce to, to mówią wszyscy etosie pracy, o zwykłym człowieku zapomniano o tym etosie pracy. Ja to widzę. I też zachowam sobie na pamiątkę również takie narzędzie. Sądzę, że Łukasz, który to ogląda, mi pozwoli, by się śmiał, ale to, bo to jest przecież jego firmy własność, ale im pozwoli. No i oczywiście buty też powalone, też, po, też uwalone tynkiem i klejem, bo przedwczoraj wczoraj w Kleiłem troszeczkę, tam klej na steropiadłek bo taką siatkę. No fajne, to się wszystkiego nauczyłem. I to jest bardzo ważne, proszę Państwa. Paweł Szynder, myślałem tylko, ja tu nie mam takich układów i zdejomości, ja nigdy nie działam na układzie. A wszystko to się tak dzieje również pod wpływem tego, że artykuł, artykułu, gdzie pełni generałowie narzekają, czy mówią, że to jest taka sytuacja, że pan jeden generał będzie pracował na budowie, drugi czy nie, będzie pracował, gdzie będzie pracował. Jest kierowcą autobusu, ja wtedy puściłem ze swojej budowy, gdzie właśnie kleiłem w takim w Trondheim, gdzie było plus 4 i padał cholerny deszcz, a ja w tym wszystkim, bo walony też tym klejem. Zrobiłem wtedy króciutki filmik na żywo, jest na Facebooku, bo o to chodzi, proszę Państwa, o to chodzi. Człowiek, jeżeli nie ma, chodzi o to, że póki można pracować, trzeba pracować, proszę Państwa, trzeba pracować, no. I tak, jest, i, tak jest, I tak jest najważniejsze. Nie wiem, może rzeczywiście te różne zdrowaśki słowie modlitwy może pomogły, może pomogą, nie wiem. Zobaczymy. Jedno ryzyko podjąłem podejmę i drugie, mam nadzieję, że się to wszystko uda, ale prawdopodobnie od niedzieli czy od poniedziałku nadawać będę bardzo regularnie, codziennie, spokojnie, i też zacznę w końcu, wrócę do, w końcu do pisania, bo sam tego też potrzebuję, chcę to, a jestem to państwu to państw, jestem państwu to winien. Tym bardziej, że dostaję, tym bardziej, że tam również będę mógł mieć mieszkanie. Krzysztofka, trochę wiedzą inaczej, ale po tym, po to ma powstać ośrodek myśli pozytywistycznej. Uważam, że niestety w Polsce w tej chwili jest sytuacja i tu zaraz przejdziemy do tego tematu. Zamienił stryjek, się kierkę na kijek, ale jeszcze wrócę do tych generałów. Oczywiście, proszę Państwa, strzeraził mnie trochę komentarze. To nie jest wina ani moja, ani tych generałów. Proszę dobrze zrozumieć, że w Polsce są takie emerytury i takie zarobki. To jest raz. Inna sprawa jest, że ci panowie generałowie wielokrotnie są, nie są aż tak pokrzywdzeni, jak oficerowie tego typu jak ja, którzy muszą gdzieś, no, e, którzy muszą, którzy muszą, którzy, z którymi stało się to, co się stało. Oni mają różne możliwości, a mnie nie stać na przykład na to, żeby zrobić pizzerię, nie było mi stać, bo w tej chwili jest zero na koncie żona i tak dalej, więc to jest normalne, to z tego. Notabene chciałem podziękować również i Gosi za ogromną pomoc i ciągnięcie cholubowa, bo to jest ważne, bo to, nie, bo to też jest dopiero początek, także będzie, także będziemy dalej, także, także to, też się, to też się rozwija, to też się rozwija i sądzę, że przy projekcie Herenfolk rozwinie się to wszystko dalej, też dalej, proszę państwa. Natomiast sytuacja jest taka, że tu chodzi o co innego. Tu chodzi o już nie, nieważne, co ja sobie myślę. Przecież Państwo wiecie dobrze, że ja jestem akurat w opozycji absolutnie do tego całego środowiska i oni mnie uważają za renegata, zdrajca. Ale to są ludzie, którzy byli szefami służby, mają tajemnice. Różne tajemnice. I to nie jest, bo ktoś napisał, że jak gdzieś pójdą, to ich się zamknie. Tak oni myślą, tylko za co ich się zamknie. Gdzie pójdą? Będą, będą zmuszeni, będą może, będą musieli, będą zmuszeni. Tak się nie traktuje ludzi, którzy kiedyś kierowali instytucjami specjalnymi którzy mieli dostęp do tajemnicy. To jesteśmy jedynym krajem, który na świecie, który po prostu w ten sposób wylewa dziecko z kąpielą i tworzy sam sobie ogromne wyrwy w bezpieczeństwie państwa z przyczyn idiotycznych, politycznych, a w większości wypadków, i to chciałem przypomnieć wszystkim, to nie PRL dał mi emeryturę, jak i tym generałom, którzy są tam wymienieni, tylko Nowa Polska. Nowa Polska, dla której ja przynajmniej pracowałem. Oni, jak państwo mówią, jeżeli ci panowie popełnili jakieś przestępstwa, weż, a jeśli, a w niektórych przypadkach wydaje mi się, że popełnili, jeśli to, no to dlaczego ich nie skażą za te konkretne przestępstwa? Ale jeśli nie popełnili, to niestety muszą być traktowani jako niewinni. Tak uważam, proszę państwa. I nieważne, czy ja ich lubię, czy nie lubię, po prostu. No. Czy ja nie lubię, po prostu. Czy ja ich lubię, czy ja ich nie lubię. To jest najmniej ważne. Ważny jest po prostu fakt i ważne jest bezpieczeństwo kraju, bo kraj jest ważniejszy. Ale żeby to zrobić, proszę państwa, ale żeby y, zrobić, ale żeby to zrobić, trzeba jednak myśleć o państwie. Generalnie o państwie i o Polsce. No więc tak to jest. No. E, e, panie Janie, dziękuję bardzo. Także, proszę państwa, no. Tak, także mam nadzieję, że się, że się to uda, pracować. To też będzie praca typowa, fizyczna, ale nie tak ciężka, nie o to chodzi. Bardziej jednak, nie chcę mówić szczegółów, bardziej związana, bardziej, do której będę bardziej dostosowany, której się nie będę bał, że po prostu ktoś lepiej zrobi ode mnie, ktoś inaczej, ktoś gorzej, bo takie rzeczy potrafi robić praktycznie każdy już. No. Paweł Szyner, miałem, ja pytałem się w KHT, nie mam żadnych, żadnej wiedzy na temat podatku katastralnego. Mam trzy różne wersje. Pierwszą wersję, o której mówił pan Kaczyński, nie będzie wprowadzony, drugą wersję, którą mówią, którą mówią niektórzy, że będzie wprowadzony, bo już były szkolenia, i trzecią wersję, że tylko o drugiej nieruchomości. Każda ta wersja jest tak samo prawdziwa, jak i tak samo nieprawdziwa. Więc yy, poczekamy po prostu. Nie wiem, po prostu nie wiem. No właśnie. Łatwiej Panie pierwsze sądzę, że to z jakich emocjonalnych. W każdym bądź razie proszę państwa, jak już powiedziałem, moje pobrudzone portki z budowy, pobrudzone tynkiem i tak dalej zostawiam i buty zostawiam sobie. Zostawiam sobie na pamiątkę o to, że przypominała mi cały czas o pokorze i to również pokorze wobec samego siebie. Bo to jest naprawdę bardzo ważne. To jest naprawdę bardzo ważne mieć Dystans do siebie i pokory. Jeżeli człowiek staje na takim dachu, na tej budowie przed ścianą, którą ma pojęć, i której widzi, że się nie do końca da rady, i, i, ale chce i tak dalej, to naprawdę jest to pokora. Jest to ogromna pokora. Tym bardziej, że to widać efekt od razu natychmiastowy. Eee... Jak to się dzieje? To jest właśnie to, proszę państwa. Eee, Le Rossi. Wszystko będzie. Zaraz wrócę do... E, zaraz wrócę. Teraz przejdziemy do tej politycznej. Proszę państwa. Zamienił stryjek się kierka na kijek. No, oczywiście, wszyscy jest wielki sukces ogłoszony przez na przykład Gazetę Polską. Uwaliliśmy Timmermansa. Wiecie Państwo, w wywiadzie jest tak, czy w kontrwywiadzie, że jak już obcyka mi ujawnia tego szpiega, to bardzo chętnie go kontroluję, trzymam go. Takiej ambasadzie tylko po to, żeby nowego mi nie przysłali, żebym go nie musiał znowu szukać, a tego mogę kontrolować, a jednocześnie ładować odpowiednimi informacjami. I natomiast yy, pamiętam, jak kiedyś w Kaszlewa wymieniano, i Polakom się Kaszlew nie podobał, ambasador Rosji. a ja Kaszlew kochał Polaków. On traktował zresztą Polaków jak dzieci, troszeczkę tak typowo Rosji. To był typowy komunista rosyjski, przyjaciel Jelcyna, niesamowity pijak w ogóle, który ale który rozumiał Polaków. Dokładnie rozumiał Polaków, z którymi się można było dogadać, i w paru sprawach szpiegowskich on brał nawet naszą stronę. Powiem szczerze, przeciwko KGB, jak się dało im udowodnić, nie jak Rosjani. Mimo, że to jest Radziani, to był typowy komunista. Potem przyjechał, jak wszyscy się cieszyli, wykształcony, profesor prawie że w ogóle, który okazał się być takim Rusofilem, który uważał, że Polska nie ma prawa racji bytu, bo Rosjanie to, gdyby nie Rosja, to Polski by w ogóle nie było, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Proszę państwa. Michałeś tak, jest to próba ataku na władzę przed wyborami. Yy, właśnie. I tak to jest, i tak to, proszę państwa, śmiesznie wyglądało. Natomiast yy, natomiast yy, i tutaj wartę do Timmermansa, bo co myśmy zyskali? Timmermans najprawdopodobniej zostanie tym, kim był i nadal będzie miał te same możliwości sprawcze i taką samą okazję do ataku na PiS i na władze polskie itd. Tak Wybraliśmy, natomiast ucieszyliśmy się z Niemkim, którą podobno jest przeciwko Merkel, a nie jest przeciwko Merkel, bo to z tego samego obozu, która popiera LGBT która jest zwolennikiem federalizacji Europy i to, co mówili wszyscy, zwolennikiem, co mówili wyraźnie, o tym zwolennikiem zrezygnowania z pewnych państw narodowościowych na rzecz państw federacyjnych europejskich, która była zresztą również zwolennikiem powołania wspólnej armii europejskiej, a także i wspólnego a także i wspólnego wywiadu i kontrwywiadu, co się na przykład Francuzi i Anglicy strasznie temu przeciwili. To była taka konferencja trzy lata temu, na której byłem razem ze Świętej Pamięci Sebastianem Rybarczykiem i o której żeśmy rozmawiali. To profesor Machnikowski też na niej był, więc pamięta tą dyskusję. Pani, która jest ze środowisk mocno antypolskich. Wbrew pozorom, a że się raz o Rosji się wywołał źle. No oczywiście, że tak. Poza tym, proszę Państwa, ta pani sobie weźmie Timmermansa na e, zastępcę, żeby ten w jej imieniu mówił to, czego jej nie wypada jako przewodniczącej komisji. I my to podpieramy. To jest chore, proszę państwa. To jest coś mi się wydaje, to zamienił stryjek siekierkę na kijek. Poza tym, jeśli oficjalnie w polityce naszego rządu, to to jest dla mnie dziwna ta polityka w ogóle. Mówimy o że trzeba walczyć z dominacją niemiecką w Unii Europejskiej i o tym mówią również kraje europejskie te mniejsze, te większe, o tym mówią Anglicy, o tym nawet ostatnio zaczęli wspominać Francuzi o dziwo, nie wiem co się stało, dlaczego, ale zaczęli. A tymczasem umacniamy Niemcy i politykę niemiecką poprzez wybór na szefa komisji, proszę Państwa. Czy tego nikt nie rozumie? Czy tego nikt po prostu, czy tego nikt po prostu tam w tym, że w tym na górze nie rozumie? Łączy się to również z tą dziwną sprawą, o którą już mnie ktoś pytał, proszę Państwa. Czy myśmy poparli to przyjęcie Rosji, czy nie? Według naszych parlamentarzystów nie poparliśmy. Według rządu i tego, co mówił minister spraw zagranicznych, a... To tylko świadczy o tym, że MZ trzeba jednak rzeczywiście w jakiś sposób, no nie wiem, po co ten MZ w ogóle, to byśmy poparli tą Rosję. Teraz jest tylko pytanie, po cholerę ten teatr? Po co to wszystko? Po co to wszystko? Bo jeśli realizowaliśmy bardzo ciekawą politykę, za którą też byłby wciągania Rosji w pewne pułapki, na które oni sami, sami by weszli, to nie tylko za naszą, to trzeba było mówić jednym głosem. A nie to, że pisowcy parlamentarzyści mówią co innego, a rząd mówi co innego. Więc co się dzieje? Więc co się dzieje? Jak to wygląda, proszę państwa, tak naprawdę? Ja osobiście, Jacek, no to mieli głosować na Timmermansa? Nie, nie mieli głosować. Albo przedstawić swojego własnego kandydata polskiego, który by przegrał i wstrzymać się od głosu po prostu. Wielki mi problem. Poza tym tu nie chodzi o postać pana Timmermansa, po drugie ja nie rozumiem na czym polega sukces, żeby ten sukces było, że na przykład zostaliśmy, czy ja wiem, że zajęliśmy policję Niemiec w Unii Europejskiej, to my będziemy dyktować warunki, to się zgadzam, ale z jakiego punktu widzenia, w jaki sposób jest dla nas ważna ta funkcja, te ważne te funkcje w ogóle nie są ważne. Mówicie o dodawaniu pieniędzy i tak dalej. Nie, pieniądze dają ci, którzy to już ustalili i to te komisje to tylko właściwie to zatwierdzają, ale po cholerę to wszystko. To jest tak jak z tym hymnem Unii Europejskiej. Ja się zgadzam z tymi posłami, którzy stali odwróceni i wyszli. To jest przede wszystkim własność całej ludzkości, również tej, która nie jest w Unii Europejskiej, bo to jest oda do radości Ludwika van Beethovena, jedno z Kilku totalnych dzieł muzyki światowej, które świadczą o istnieniu Boga. To jest to, to nie jest żaden hymn. Hymn to zabiera się po prostu dla określonej nacji. Nie ma państwa Unia Europejska, więc nie może być hymnu. To jest oda do radości, którą ja w, w piosence Krzysiek genialnie sparafrazował łącznie z tymi dysonansami i fałszami, bo tak to wygląda. To jest melodia, muzyka, którą właścicielem jest cała ludzkość. Po Unii Europejskiej, po tych politykach, nawet tych, co stają na baczność, czy nie stają, nic nie zostanie. A Beethoven zostanie. Beethoven, Bach, proszę państwa. Są takie, mówi się, są cztery totalne dzieła muzyki światowej, to jest, to jest właśnie dziewiąta symfonia Beethovena, to jest oratorium Mesjasz Handla, to jest Pasja Świętego Mateusza Jana Sebastiana Bacha i to jest Requiem Mozarta. To zostanie, proszę państwa, As longa vita brevis, czy jakby to powiedzieć, exegi monumentum, e, prawda, jak mówił Horacy, proszę państwa. Więc ja zupełnie nie widzę jak w jaki sposób można tutaj zrobić no. E, e, więc moim zdaniem, Katy Brukseli są. Więc więc, Anna Karyna nie, oni nie zachodzili. Oni nie mogli zachodzić do Beethovena. Oni spospolityzowali Beethovena, który jest genialny. I genialność Beethovena to jest chyba najbardziej, tak jak powiedziałem, Bach i Beethoven to chyba najbardziej heavy metalowi kompozytorzy na świecie. Tak to prawda. I już. I to jest to, proszę Państwa. I. Tak samo jest z tym jakimś Timmermansem, z jakąś panią Ursulą von Leij. Ona będzie miała po prostu wpływ, jakiś wpływ, ale to wzmacnia politykę niemiecką. Zaraz zobaczycie dogadywanie się z Rosją i wieczny sojusz rosyjsko-niemiecki. Jeśli kto. I tylko, że nasz rząd powinien pomyśleć, bo to jest zamienił stryjek, siekierkę na kijek. Nie mieliśmy dobrego rozwiązania, absolutnie. I teraz tak zwana Grupa Wyszehradzka. Proszę Państwa, czy my musimy się chwalić tym, że to cała grupa, co nam nie obchodzi Grupa Wyszehradzka? Orban podpisze, jeżeli to będzie wygodne dla niego, podpisze umowy z, nie z Rosją, jeśli będzie wygodne dla Węgier. Jeśli będzie niewygodne, wygodne, podpisze z Niemcami. Zostawi nas z tyłu, odwróci się totalnie. Proszę Państwa, cała ta grupa Wyszehradzka to jest Polska, i cała reszta mieści się w dwóch polskich województwach. Miejmy w końcu świadomość, że my jesteśmy jednym z największych krajów Unii Europejskiej i tego największy w tym regionie, i możemy mieć to wszystko gdzieś. Rozumiecie Państwo? Jaki gest, Jumanji, jaki piękny gest. Rozumiecie Państwa? Właśnie. Więc dajmy sobie. Ale co ma polecieć na koniec? Może poleci, właśnie. Więc dajmy sobie spokój. Zamienił stryjek się na kijek, bo o ile Timmermans jasno mówił to, co mówi, ta pani może udawać, ale ona realizuje określoną politykę ekspansji niemieckiej. I będzie. I ja nie jestem przeciwnikiem Niemców, dlatego że ja w tym momencie wiem wyraźnie, na tym polega ich polityka. Ona jest inaczej robiona. Trudno żądać od Niemców, żeby nie działali na korzyść swojego kraju, więc działają na swojego kraju, a jest za ich cenie. No, Jaki Wagner Bartosz Kowalski? Wagner nie był taki bardziej totalny. Dżemandzi, no. to zgadzam, oni pierwsi się No zgadza się, to u Bacha tam jest fragment takiego, w jednym z koncertów brandyburskich Bacha, chyba w czwartym jest taki fragment klawesynu i takie przejście, które ja słyszałem u Jesa bardzo często. No. Chociaż to nie heavy metal, ale to naprawdę niesamowicie rokowe. No. E, więc widzicie państwo, no. O tym właśnie mówię. I teraz ta pani naprawdę ma poglądy, które są całkowicie sprzeczne z poglądami obalansowanymi przez rząd. Więc po co ogłaszać, po co robić głupią propagandę w stylu lat 80., w stylu lat 70., w stylu Gierkowskiej Telewizji? To jest bez sensu, proszę państwa. Lepiej powiedzieć prawdę, lepiej było siedzieć, milczeć. Poza tym, po co nam ta grupa? Jeszcze raz mówię, do Międzymorza cieszymy się, bo Niemcy chcą wejść jako obserwatorzy, do Grupy Wyszeklackiej też chcą wejść, jako, wszędzie chcą wejść jako obserwatorzy i przejąć to, proszę państwa. I przejąć to. Zawsze musimy się jakimiś grupami pocierać? Niech te grupy przychodzą do nas, proszę państwa. No. Ale niestety ta klasa polityczna tego absolutnie nie rozumie. Nie widzę w Polsce żadnego rozsądnego rozwiązania w tej chwili, póki jest ta klasa polityczna. Dopiero jak się klasa polityczna zmieni. No. Na przykład dzisiejsze oświadczenie pana Jarosława Kaczyńskiego i ten, ten list, który wysłał, to się wszyscy śmieją, niby że zakaz, tej, zakaz uczestniczenia w lobbyingowych spotkaniach to jest ratowanie. On wie dobrze, jak to wygląda. To jest człowiek krystalicznie uczciwy i taka jest prawda, ale on jest sam. On jest sam. I nie da się w tej chwili stalić tego wszystkiego w ten sposób. Niestety środowiska okołopisowe do PISU doszli ludzie dość dziwni ludzie czasami, którzy nie powinni nigdy być na świeczniku, a są, a są, proszę Państwa. I to nie jest ten pista, który się głosowało. Niestety sytuacja jest taka, jaka była, to muszę powiedzieć o ten temat właśnie. I muszę i powiem po prostu właśnie. No. Poza tym to jest kwestia polityki zagranicznej w tym momencie. A polityka zagraniczna jest bardzo prosta. Tak na dobrą sprawę. Jak cię pchają, to ciągnij, jak cię ciągną, to pchaj. Yy. Trzeba również wiedzieć, że jest taka zasada fizyko-chemii, ona się nazywa Lasza Trenera Brauna, tak, że na każdy roztwór nasycony, niech mi nie ktoś powie, jaka jest nazwa, bo nie pamiętam, na każdy rozwój Lasza Trenera Brauna, czy czegoś, coś podobnego, na każdy rozwój nasycony, jeśli podziała siła zewnętrzna, ten roztwór zrobi wszystko, żeby wrócić do równowagi, dlatego na przykład otwarta naraz Coca-Cola, czy otwarta naraz woda gazowana wybucha, prawda? Tak się nam wydaje. I... Na tym i to trzeba wiedzieć. I to trzeba wiedzieć, proszę państwa. O tym trzeba wiedzieć. E, powstają nowe partie, między innymi powstaje coś, co ja nawet nie chcę tego reklamować i nazywać, proszę państwa, bo e, muszę powiedzieć, że z tej partii proponowano alternatywie społecznej, kupno tej partii, bo alternatywy społecznej potrzebowali, bo struktury w końcu kupili coś. Jest to przytulisko dla tych, których odrzucił chyba KUKI z 15 jeszcze kiedyś, i to jest bardzo śmieszne. I ja bym chciał, żeby ta partia weszła do Sejmu, żebyście wszyscy Państwo zobaczyli cyrk. Dosłownie zobaczycie cyrk. Naiwność w sądzeniu, brak rozrozumienia, brak odpowiedniego przygotowania, zarówno merytorycznego, do mówienia tego, do działania na terytorium, znaczy brak. Brak spojrzenia z zewnątrz na, własny, na interes własnego kraju postawienia własnego kraju przed własnym interesem czy grupy, którą się reprezentuje, to jest tragedia. To jest podkoskomunistyczna tragedia, która nas dotyczy, proszę państwa. Tak to jest. No. Właśnie. Michał Talska Jaka woda? Nie wiem, bo ja nie piłem wódki i nie piję. No. Ponoć on powiedział, że nie ma Polski bez Niemiec. Odwrotnie, to Niemiec nie ma bez Niemiec, tak góry nie ma bez chodek. Tylko, że oczywiście, że tak. Poza tym jest jeszcze jedna rzecz. Cyrk Olszewski, skąd wiesz? Bo wiem, że to jest człowiek krystalicznie uczciwy, ponieważ on myśli w innych troszeczkę kategoriach. Myśli o państwie przede wszystkim, a nie, nie traktuje państwa jako zbioru jednostek, tylko jako państwo. No niestety, proszę państwa, źle jest, bo e, trochę, bo to jednak państwo jest zbiorem jednostek i Państwo składa się z komórek, które się nazywają rodzina, ale do tego wrócimy, Po to jest projekt Herem Wolk, żeby między innymi walczyć. Ja sobie zdaję sprawę, że to jest praca tytaniczna. Ja nie czuję się, nie jestem aż tak zarozumiały, żeby to zacząć, ale, ale ktoś musi, coś trzeba spróbować. Może się uda. Jak się nie uda, trudno. Jak nie spróbuję, to się nie uda. Tak samo jak nie zaryzykuje, to wiadomo jak będzie. No. Czy oprócz USA możemy, mury miasta, powinniśmy tworzyć sojusze, które są z, dla nas korzystne, w tej chwili jest korzystne dla nas sojusz z USA. Naprawdę. I to nie jest taka kwestia proamerykańskiego za wszelką cenę, bo nie o to chodzi, Amerykanom też na tym nie zależy, to jest kwestia pragmatyzmu. Mamy inny sposób? O. Słyszałem o powstającej partii Biała Rusza. Sam nie wiem, co to jest. Niedługo słyszałem również o partii, która się im nazywa, jak, jak każda partia, prawda, prawda, czasu, prawda, ekranu mi się od razu skojarzyło. Nawet nie będę im zarzucał nic, o to po prostu moim zdaniem naiwni ludzie, do których jak widzę, już domączają różne niedobitki z różnych rzeczy, z różnych związanych historii, od, od Kuki, kota i tak dalej. No dobrze, niech będzie. Ludzie to kupują. Właśnie. Yy... Przemysł Ligorowski, ja sobie poczynam tej Białej Róży, gdzieś coś przeczytałem, ale nie wiem. No. Waldek, Belakilu, co to znaczy? Yy, aha. Mhm. Pan mi sugeruje coś tutaj. Dobrze. Właśnie dlatego, Hide User in this Channel. Widzicie Państwo, sam pomysł walki z Heren Wolkiem pojawia się, pojawiają się natychmiast znowu inni. No. Yy, Rafał Baszyk, nie, nie będę rozmawiał na razie o Iranie. Powiem szczerze, że. Yy, Tutaj nie mamy żadnego wpływu, żadnych możliwości. Nie bez względu na to, czy powiemy tak, czy nie, jesteśmy w środku, bo jesteśmy w określonej linii politycznej. E, robi się coraz gorzej. Iran też robi ogromne błędy, między innymi wchodząc w język konfrontacji. E, absolutnie. Wiedząc dobrze, że ta konfrontacja i tak przegra, do czegoś chce doprowadzić. No cóż, no... Ja na to nic nie powie, nic z tego nie chcę, nie chcę dzisiaj komentować o tym, o czym innym właśnie mówię w tej, tej chwili głównie, no. Filip Kostrzewa, tak nie można mówić po prostu, no. Odnośnie tej pani z Niemiec na stanowisko na to jakby rząd nie miał informacji o Nielko, on chyba w ogóle nie miał informacji, albo tam mieli mieć takie informacje. Paweł Schindler, dobra, proszę i proszę, dobranoc, niestety. O Iranie sobie jeszcze zrobimy i pogadamy sobie na ten temat. Biała Róża za Koło Krzyżowej, czyli Krzyżowe Jankowski, nie wiem, to partia, którą zakłada jakaś pani, też troszeczkę Rosjanami tu brzmi i tak dalej. Proszę państwa, proszę zauważyć jeszcze raz i proszę przypominam jedną rzecz. To, na co nikt nie zwrócił uwagi, ta niesamo i to wszystko zabieniono. To nasza szybka wypowiedź na temat, ta wypowiedź dla chyba Washington Post. Putina na temat liberalizmu krytykującego. Wszystko się sprawdza. Patrzcie, wszyscy prawicowcy, obrońcy tradycji Europy, przychodźcie do mnie. Ja, car Putin, ja, wasz kolega Putin, też jestem za tymi samymi wartościami. Ja was wszystkich przytule i sfinansuję. Na tym to polega, proszę Państwa, ale najpierw trzeba było do tego doprowadzić. I to jest praca dyplomatyczna. Po prostu. Yy, Łukasz, pytanie o dyplomacji, co Putin chciał się w swoim ponad jednego godzinie na papieża, a on się tak często spóźnia do oficjalnych Tak, Nie, nie, no on po prostu się spóźnia, bo to pokazuje jego i stosunek, to Putinem trzeba, do, do Putina trzeba przyjść, pa, Putin, papież zapraszał Putina, to powinien do niego przyjść, a nie Putin do papieża, po prostu, tak to mówię, jestem złośliwy po prostu, no. Co pan sądzi o spadku aktywności PiS w terenie i pomocy wręcznej? w rękawicach, sposób dania kasy, która pójdzie od razu do banków? Ja generalnie, ale PiS przynajmniej ma jakąś politykę. Natomiast cóż, PiS w terenie przegrywa, PiS w terenie się rozmywa, bo te same układy w terenie działają i działają po prostu. No. Właśnie. E, Michał Talaska, tu nie chodzi o USA, tu chodzi o co innego. Tu moim zdaniem chodzi bardziej o Chiny i o Izrael. Chyba świat znowu dotarł do ściany, wszelki związek Społeczny się do przerwy jak przy Kredaro. Ja się zgadzam z panem wbrew pozorom, chociaż nie chcę państwa straszyć. Powiem szczerze, my w Polsce jesteśmy o krok. Nie wiem, kiedy ten krok nastąpi oczywiście, kiedy to będzie, czy miesiąc, trzy, rok, pół roku, dwa lata, ale jesteśmy o krok od ogromnego przewartościowania, które może być tragiczne dla Polski. Może być tragiczne. Dlatego cały czas uważam, że projekt Dalej Pracy u Podstaw, właśnie szerzenie myśli pozytywistycznej i walka o zachowanie między innymi takimi przysłowiami narodowe przysłowie o zachowanie polskiego, naszego na polskiego dziedzictwa, tej polskości jest bardzo ważne dla przyszłych pokoleń. Bardzo ważne. Bo, jak, bo świat też idzie do kolejnego przewartościowania, więc zobaczymy, co to będzie. Oczywiście nie chodzi o, o, o klimat, ale o zupełnie o co innego. No. Właśnie. Batiuszka, jego ekscelencja, pan Pudnie jest fanem Morskim na cudownym No, W pewnym sensie tak bym tego nie nazywał, ale tak to mniej więcej jest. No. Partię Białorużę zakłada pani Angelika Rosowska-Sapiecha, ma ponoć skupiać fachowców, ta pani ma różne szumnego. Rafał Kozaczka, jeżeli słyszę, że coś ma skupiać fachowców, no dobrze, jakich fachowców? Bo ja tutaj na przykład poznałem fachowców dekarzy, burarzy, cieślu, cieśli, blacharzy, różnych rzeczy takie, no wiadomo, no to, to są fachowcy. Jakich fachowców? Co to za partia, która ma skupiać fachowców? Co to ma być za partia? To jest bez sensu. Bo oprócz ten drugi człon nazwiska mnie irytuje. Dlatego, że ten w dzisiejszym świecie, to nagle my, arystokracja, elita narodu, ale to ta arystokracja doprowadziła jednak do rozbiorów Polski. A co, robi, co zrobiła arystokracja w 1939 roku? I tak dalej, proszę Państwa. Bądźmy szczerzy. No. Więc... Dobrze. Jeszcze jakieś pytania, proszę Państwa? Ja wiem, bo ja się muszę zacząć przygotowywać do paru rzeczy. Petru też jest. No jest, ale on idzie wiadomo gdzie, no. Gospodarczo USA powinno wesprzeć Polskę, jeżeli... Dżumandzi, jak? Proszę Państwa, oni chcieli. Ja mogę Państwu powiedzieć, że za wojnę w Iraku oferowali nam kontrakty niesamowite, ale jak zobaczyli, to trzeba było szybko działać. Jak zobaczyli, jakie następują czynniki, i kto dostaje kontrakty i na czym to polega, i na temat różnych przeków i takich różnych historii, które do tego doszli, to odpuścili. Po prostu. Tak to jest. Mariusz, to już paliwoda, Panie Piotrze, trochę przeglądałem internet ostatnio. Trochę się przestraszyłem, bo w większości ludzie są negatywnie nastawieni do USA jako naszego sojusznika. Takiej dagonki chyba nie było jeszcze. Odpowiem Panu w ten sposób. Kiedyś zrobiłem taką kartę, gdzie podzieliłem na trzy okresy. Jest najpierw przygotowywanie gruntu, sianie, a potem jest zbiór. I teraz jest zbiór tego, co się zasiało. Nawet 20-30 lat temu. To jest powtórka sytuacji z lat 70., 80., z okresu. Różnego rodzaju, szczególnie z trzeciego roku. Oczywiście, że tak, ponieważ obecność stanu mocna Stanów Zjednoczonych i mocno, mocna pozycja Polski w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi jako kraju frontowego i kraju rozdzielającego wschód od zachodu, ale wzmocnionego przez różne rzeczy, przede wszystkim bije w Rosji i w Niemcy, bo stawia klina pomiędzy te dwie nacje. Tak mi tak się wydaje. Do tego dochodzą jeszcze Chińczycy, którym to też uniemożliwia. Pewne działania, które sami zaczęli już. Wszyscy na tym tracą. A my możemy zyskać, bo po raz pierwszy możemy się stać y, podmiotem tego wszystkiego. No ale cóż, no, ja nie jestem fachowcem. Nie należy. Przemysł Wrigorowski. Słyszałem, ale o tych taśmach słyszałem w ogóle wiele rzeczy, dlaczego tego nie opublikować właśnie. No. Y, Jumanji, ale to pole gospodarcze nie polega, że my dostaniemy pieniądze, dostaniemy możliwości. Tak jest z Amerykanami, proszę wierzyć mi. Na tym polega. Sylwestra, akwarysta, fanem, tam podam nagranie 2000 godzin. Jeżeli ma 2000 godzin, to niech je opublikuje. Niech je opublikuje w tym momencie. To jest śmieszne, jeżeli facet, który zrobił majątek na dirach z ruskim węglem i z innymi rzeczami. I na, również na dilach troszeczkę, w których uczestniczyły różne partie polityczne, yy, szantażuje wszystkich po prostu, a i zajmujemy się nim jako główną postacią. Jeżeli za pomocą takiego faceta i dwóch kalnerów można rozwalić rząd i można rozwalić praktycznie kraj i swoją klasę polityczną, to co sądzić o tym? To czas zmieniać to po prostu. Czas to zmieniać. Godzicie się czy nie? Co pan sądzi o bliskich relacjach Chin i Białorusi jest o tej teraz w po obadzie Chińskiego oddział? Kuba, to jest odpowiedź. To jest odpowiedź, to jest odpowiedź chyba jednak Łukaszenki, który szuka cały czas sojusznika po to tylko, żeby Rosja nie wzięła znowu Białorusi. I to jest taka odpowiedź, to jest sygnał dla Rosji, a nie dla nas. Właśnie. Czy Niemcy pozwolą na stały związek Polski i USA? co mają do tego pozwolenie? Jeżeli my dobrze się zachowamy i będziemy podmiotowi w tym wszystkim i potrafimy konkretnie pokazać Amerykanowi, Amerykanom pewne historie, proszę bardzo. Proszę bardzo. Ale my nie, my się zajmujemy sprawami, że ktoś coś powiedział, kochamy tych, którzy nas poklepią po plecach, bo jakaś pani Ursula minister powiedziała, o Polska to fajny kraj, a Timmermans powiedział, Polska to fajny kraj, ale pisnie fajny. I już się obrażamy na tym wszystkim, nie rozumiejąc po prostu, że to jest element gry operacyjnej i puszczenie, i puszczenie oka. Porawał kozaczkę. Ja o tym mówiłem, panie Rafale, na temat i mówiłem to zarówno w Republice, jak i w telewizji polskiej, jak i w radiu na temat taśmy. Pisałem artykuł na ten temat, że yy, na pewno nie działał sam, na pewno jest czymś ze nadawcą, na pewno po prostu, ale no jak widać, ktoś mu to zlecił. Część tam jest bardzo profesjonalnie zrobiona. Natomiast, proszę państwa, yy, to i tak ani nie pomoże, ani nie zaszkodzi. To się dzieje, proszę Państwa, to w tej chwili obserwujemy właśnie. To, co się z Polską dzieje, jest przerażające, dlatego trzeba właśnie. No. A jak by Pan się odniósł do tego, że mikrofon ma Pan z Chin, podobnie fotel franek? Nie, bo mikrofonu nie mam z Chin, proszę Pana, to nie jest z chińskiego. napisane made in o, made in France, napisane nawet o, gdzieś tam. Zasłonę i tego to nie wiem, to jest Norwegia, w Norwegii w hotelach raczej wszystko jest norweskie. Nóż Olfa, który mam jest Made in Japan i mogę to pokazać. To jest taki specjalna Olfa, to jest taki przyrząd, narzędzie po prostu. I tam jest Made in Japan napisane, także nie do końca. Komputer mam e-ploski, robiony zresztą z norweską klawiaturą. Robiony nie w Chinach, bo według pudełka gdzie indziej, także nie trafił pan akurat ze mną w ten sposób. Ale tak jest. I to jest winien świat zachodni, bo, oni, bo tam jest po prostu najgorsza, tam jest najtańsza siła robocza i, i to jest wyzysku ludzi, po prostu. Co pan myśli o wspólnym udziału USA po wyjściu z UE w Polska, jak Max Holonko proponował? Czy Wagnerze Boską by się zadzwonił do międzydowej? Później, Łukasz, Polska się liczy. Liczy się, mimo idiotyzmów, które robi zarówno nasz rząd, jak już ta idiotyczna opozycja, która jest w ogóle jeszcze bardziej idiota. To, 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 ja już o opozycji, proszę państwa, nie będę dyskutował, bo yy, proszę wybaczyć, to jest. Nie uważam się za człowieka nadmiernie inteligentnego, ale to jest poniżej nawet mojej inteligencji opozycja w ogóle w tej chwili. To jest. A już tak jak nisko, jak opozycja, to ja nie sięgam, nawet ze swoją inteligencją, proszę Państwa. Więc powiem wprost: Polska się liczy, inaczej Amerykanie by tak nie walczyli o to. Autentycznie. Ma to już paliwoda. co pan mówi o tym, że w Polsce można by kupić słynne czekolady, Roszek, które są wartościowe? Ma to już paliwoda. A co pan powie o tym, że do jednego z moich znajomych z War warszawskiego przyszła nagle kontrola z pewnej instytucji, nie chcę mówić jakiej, no, jakiejkolwiek, no i śmieli mu się w głos, że on ma wszystko w porządku, a proszę pana. A wie pan co? Tu obok są dwóch pana fabryki, oni zatrudniają Ukraińców, tam nic nie ma. Oni zgłaszają na 500 etatów i ciągną z tego wszystko i co? My nic nie możemy zrobić, bo, je, bo nie ruszamy Ukraińców. Taka jest polityka, proszę państwa, u nas i ja tą politykę krytykuję bardzo ostro. No, mister Kogito, robi się trasy sprawdzeniowych, to panu powiedział. Jeżeli pana tak w wywiadzie, mister Kogito, nauczyli, że się nie robi tras sprawdzeniowych, to gratuluję. To pan do Rosji. Ech, no właśnie już dostał stanowisko, że powiedział jakimś komisarz. bożenna na Tak, ale to jest najmniej ważne w tej Unii Europejskiej w tej chwili te stanowiska. No, no, ja zupełnie nie wiem. Na pewno to nie jest sukces. To jest tak. Poza tym to zupełnie tak, jakbyśmy pojechali na Mistrzostwa Świata w piłkę nożną, nasza drużyna i nasza drużyna grała tylko tak, żeby inna drużyna przegrała. Która nawet nie gra w naszej grupie. Ale i żeby nawet przegrała. I kibicowali innej. Żeby... No to zupełnie jakaś bzdura jest w ogóle w tym momencie. Nie rozumiem. No. Zegląd Dogonoński. Jeżeli chodzi o pana Arka Krasnę, powiem tylko jedną rzecz. Dzisiaj to napisałem Radkowi już na Facebooku. I są te informacje, nie będę tego komentował, żeby nie zaszkodzić, ale ja ostrzegałem pół roku temu, że jeśli dopuszczą do tego niektóre telewizje i niektórych dziennikarzy, zrobią z tego aferę polityczną, na czym przegra pan Kraska. Bo tutaj nie chodzi o pana Kraskę, tylko o tego. Niestety nie chciano mnie posłuchać, a dzisiaj już Mirkoś przyznał rację. Trudno, ja swoje zrobiłem. E Panie Piotrze, coś tak, co? Teren, proszę Państwa, teren. Co jest V, to jest chore. Pierwsza osoba nie zacytuje. Tak, to jest chore, ale tak to wygląda, proszę Państwa. Oni mają więcej przywilejów. A dlaczego Pan myśli, jedna z sieci handlowych w Warszawie zatrudnia tylko i wyłącznie Ukraińców? ZUS, proszę Państwa, ZUS. Zwolnienia, różne rzeczy. Ja w Holandii firmy dostarczające prąd dostałem i z przewróceniami za awarie finansowe. Proszę pana, pani podróżnik, ja dzisiaj poszedłem, ponieważ tak się okazuje, że tam gdzie jest, kupiłem sobie bilety. Bilety były dość drogie. Tutaj w Trondheim, żeby pojechać, bo to jest prawie 600 kilometrów stąd nieważne gdzie, w którą stronę. Więc żeby pojechać sobie pociągiem i wrócić tutaj. Bez sensu zresztą to było, no ale nieważne, bo się okazało, że w sobotę zabieram się już na stałe tam. Stąd w te 600 km innym transportem, i poszedłem na dworzec zwrócić te bilety. Poszedłem do kasy z paszportem, przygotowany, że będę musiał te bilety, to, to za dwa dni miał być odjazd, i za cztery dni powrót, że będę musiał, proszę Państwa, te jakieś wypełniać kwitki, tak do PKP. Zacząłem się po angielsku tłumaczyć, że zacząłem nie jadę, a panienka się uśpiechna, powiedziała: No, wie Pan, życie jakie jest. Wzięła te bilety, sprawdziła datę, zwróciła mi pieniądze i prosiła tylko, żebym podpisał na bilecie, że zwróciła pieniądze. Wyobrażacie sobie to państwo. I wtedy zrozumiałem, że ja nie jestem w Polsce i nie rozmawiam z PKP, tylko jestem w Norwegii. Wesołe nie no właśnie. Nie mówiąc o stypendiach dla Ukraińców, no, panie Rafale, nie tylko to. Ja nie jestem przeciwny Ukraińcom. Ja powiedziałem o to. Ja powiedziałem to. Powiedziałem, że trzeba by zrobić wszystko, ale to trzeba po prostu tak jak mówiłem: pokazać Ukraińcom ich tożsamość na podstawie bandery, nie? czyli wyprzedzić Rosjan. Tak samo jak Rosjanom, Rosjanom wyrwać z tego dostoje, tej wszczyzny i pokazać im bucha wszczyznę, To oczywiście nowosłów, nie ma bucha, nowe, nowe, nowe słowo nie ma Bułhakowszczyzny, ale pokazać im po prostu zupełnie co innego. Wyrwać ich z tego, i tego się Rosjanie najbardziej boją, że powstaną ośrodki, które nie będą szukać, nie będą ich szpiegować, ale będą pracować nad tym, aby Rosjanie, od, Rosjanie w końcu zostali wyrwani się z tego determinizmu, z tego niewolniczego determinizmu, z tego marazmu, proszę Państwa. O paranoik, wyobrałem sobie, <laughs> pan się mówi. Dziękuję panu za polecenie serialu Czernobyl. Daję do myślenia. Trafnie pokazuję mechanizm państwa tajnego. Może powiedzieć pan o swoich suwerennościach, jakby pan oglądał. Mówiłem właśnie, mówiłem proszę pana, a ja jeszcze zrobię program na ten temat, bo ten Czernobyl jest świetnym filmem. Ja go jeszcze raz muszę obejrzeć. Lutek 9, nie, tam tak nie jest, Gdzie? tak nie jest w Norwegii. Akurat dzisiaj byłem i pokazałem, no, tylko byłem dwa dni przed odjazdem. No. Jakbym sobie w PKP, to by wiedział pan. No. Neologii zgadza się. No. U nas podanie życiorys, opinia Zakładu Pracy aktualnych wywołat za i może by zwrócili. Ja tak, ja wiem o tym, no właśnie. Na Rusik i na Petlurze? Trochę i na Petlurze i na tym. Pokazać pewne wspólne dobre rzeczy. No, Ja już mówiłem, powtórzę jeszcze raz, ja proponowałem dwa lata temu niektórym politykom i to zresztą panie Gliński mnie wsparł stworzenie, zrobienie konferencji, na którą byśmy zaprosili Ukraińców, ukraińskich ludzi i Polski na temat właśnie alternatywnej tożsamości, alternatywnej banderze. Trudnej konferencji. Proszę państwa, nie zgodzili się na to. Nie zgodzili się na to. Ten, który nazwał, ten, który dzisiaj nazywa się profesorem, wręcz stwierdził nawet, że my jesteśmy, że jesteśmy ruskimi agentami. Tak to jest, proszę państwa. No i dobrze. W Irlandii druk Paszportu się no właśnie. Nie jest jak u nas, panie Piotrze Lutek 9. No nie jest jak u nas, nie jest. Do jakiejś sceny ze zbrodni w Augustowie chciał pan dojść, do piskucielski Filip Kostrzewan. Ojejku, no już nie pamiętam do no, takiej jednej. Tam chodziło o co, no. Nie, nie oglądałem filmu Polowanie, muszę go zobaczyć. Natomiast a propos filmów, to muszę powiedzieć, że ostatnio widziałem film węgierski, bardzo ciekawy film węgierski. O Hejcie w internecie, notabene. Następnym razem Lepiej byś Umarła, trochę o pedofilii, udawaniu o niebezpieczeństwie. I film bardzo dobrze zrobiony film węgierski, warto go zobaczyć, bo to jest naprawdę ciekawy. Z czego wynika polska niezdolność do przyjęcia na takie zachowanie standardy, jak pan mówi o zwrocie biletów? Z tego, że Polacy nienawidzą samych siebie. I pani siedząca w okienku czuje się ważniejsza przez chwilę od tego pana, który podchodzi, który może być w rzeczywistości dyrektorem, ale tu jest tylko i wyłącznie klientem i petentem. Mówiąc w skrócie, z naszej psychologii. Bo dla tej pani była miła rozmowa, ona w ogóle się nie interesowała, ja już przyzwyczajony ze tłumaczyć, bo się zmieniły tego, jak to życie i potraktowała to jako żart i zaczęliśmy sobie żartować po angielsku filozoficznie, a ładna dziewczyna była nawet, zaczęliśmy sobie filozoficznie trochę gadać tego, ona w tym czasie coś tam w komputerze w tego i wyciągnęła force i mi dała. I pytała się tylko, czy ja chcę na kartę, a ja nie mam karty, więc dała mi, dała mi gotówkę i tylko, żebym na bilecie podpisał. I nawet nie sprawdzała mi paszportu, nie wiedziała po co ja ten paszport wziąłem ze sobą, proszę Państwa. To jest dopiero ciekawe, ale u nas jest to ważne, bo u nas się od razu stawia człowieka pod murem. Ty jesteś nikim, tobie się wydaje, że ty jesteś kimś, może gdzie indziej. I ten, co przychodzi, zaczyna niszczyć na swoich. Ja jestem kimś lepszym, bo ja jestem w okienku. No, nas no, po prostu, po, po prostu. No. Widział pan sobie? Nie, nie widziałem. Mam, wiem to, ale muszę spróbować go zobaczyć. Jakoś mam, powiem szczerze, mieszane uczucia. Zastanawiam się, czy w ogóle paragraf 2.2 da się sfilmować i przymierzam się do tego serialu, ale jakoś mi się nie chce, powiem szczerze. No. Proszę opowiedzieć o tym, jak zatrzyma pan dwóch sennaściowych, bo tam też powiem. Nie, panie Krztowiek, nic nie będę opowiadał na ten temat. No. Przed chwilą mówiłem, panie Marko, o Czernobylu. Co mamy? Już przestanie pan bredzić. Obsługa klienta w Polsce już na normalnym poziomie. Tumor mózgowicz, widocznie pan rzeczywiście jest chyba tumor mózgowicz. A propos Witkacy się kłania yy, i Gombrowicz chyba, ale tu u go też był tumor mózgowicz, czy u Gombrowicza? Nie wiem, proszę mi przypomnieć. Yy, bo nie bredzę na normalnym poziomie. Dobrze, proszę pani, raptem jeszcze trzy miesiące temu usiłowałem zwrócić w łodzi bilet. Bo nie wykorzystałem i to taki, który był wcześniej troszeczkę, no i jakby się zobaczyli, co się działo, to. Tak, to ma pan rację. No. Panie Piotrze, skoro jest pan tam, gdzie pan to chciałbym polecić norweską muzyczną grupę z Trondheim grającą bardzo dobre alternatywne zespoły Pozdrawiam. Dobra, muszę zobaczyć. Ja już niedługo będę w Trondheim, ale Norwegii też. Tutaj jest trochę dobrych takich rockowych zespołów. No. Właśnie, panie Marcinie Zaniewski, mam to samo. Książka jest wspaniała, bo jedna z moich ulubionych, Praga 22, ale właśnie nie wiem, na czym będzie ten serial. Tak się da, czas na tym zastanawiam, ale pewnie zobaczę. Natomiast, proszę państwa, z filmów, których warto, nie wiem, czy polecałem państwu jednak dom, który zbudował Jack Larsa von Trira, To jest naprawdę świetny film. To jest naprawdę świetny film i warto go sobie obejrzeć. Podoba mi się. Przynajmniej mnie się. Przynajmniej mi się podobał. No i wróciłem ostatnio, proszę Państwa, taki trochę byłem zmęczony, zmordowany. Wróciłem do filmu starego, to jest 2006-2007 rok, pod tytułem, no. Andrzej Niepokójczycki, niech Pan powie temu Panu Tumor mózgowy, tak się obsługuje, tylko 10, potrącało, 10%, razy. nie wiem o co tym chodzi. Mnie zwrócili całość sumy. Od razu. Oczywiście zwrócili, bo jeszcze było, bo tam jest wynik taki, że minimum 24 godziny przed odjazdem pociągu, co jest normalne, ich rozumiem, albo odjadałem na 3 dni przed odjazdem, nie, dzisiaj na 2 dni przed odjazdem pociągu jednego i 3 dni przed odjazdem pociągu drugiego, więc w związku z czym mi zwrócili wszystko po prostu. Jakie 10%? Nie wiem. Niech pan się zapyta PKP, a nie mnie. No. Właśnie. No, Witkacy, Witkacy, dobrze mówiłem. No. Trochę mroczny film, jeżeli chodzi. Lars von Trier w ogóle jest mocny, ale dom, który zbudował Jack jest świetnym. Tym bardziej, że to jest taka dziecięca piosenka, dom, który wzniósł Jack, chyba. Tam on śpiewał. jest naprawdę świetnym filmem. Ja lubię Rarsa von Trier'a, ale jednak ten film, o jego, z jeden z jego pierwszych filmów, te dzwony, kurde, o jak on się nazywał. Wiem, że. Your song, na końcu języka mam nazwę, nazwę może mi przypomnicie. Your song Eltona Johna była motywem przewodnim tego filmu i on był zrobiony tak troszeczkę jak yy, Suita po prostu. Dlaczego wszędzie widzi Pan agentów? Naprawdę organizuje Pan leaf i niby chce Pan odpowiadać na pytania, że jak ktoś zapytał o coś, czego nie wie, o dalszym połatkę mx 907 Czy ja Panu przypiąłem jakąś łatkę? O co Panu chodzi? Czepia mnie się Pan? Ja mówię na pewien temat, a Pan chce się dowiedzieć koniecznie rzeczy takich, które są w wywiadzie. No to nie interesuje mnie to. Jak się nazywał ten film? Czy ktoś pamięta? Czy ktoś pamięta? Kurcze, Larsa Vontrio, jeden z pierwszy. No, o, profesor, i dobrze, zaraz będziemy. Zaraz go znajdę, bo zapomniałem. To jest to był serial Szpital W ogóle po prostu. Zaraz zobaczymy, proszę Państwa, bo zapomniałem jeden z jego pierwszych filmów, w którym się zakochałem, którym w ogóle stwierdziłem, że to jest naprawdę jeden z niewielu reżyserów w XX i XXI wieku, który jest naprawdę świetny. A film się nazywał, proszę Państwa, film się nazywał, zaraz Państwu powiem. Szpital Królestwo chyba o to chodziło i Królestwo II. Tańczę Nie, 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 nie. wszystkich. No kurczę, gdzie on mieli? To jeden ze starszych filmów. O! Przyłem Breaking the Waves. Pierwsza część drogi Złote serce. Breaking the Waves, szamując fale. Wspaniały film, proszę Państwa. Melancholia moim zdaniem jest świetnym filmem. I naprawdę jest filmem genialnym. Bardzo mi się podoba. On jest chory oczywiście, to są filmy ciężkie i chore, ale bardzo dobre zresztą, natomiast jeśli właśnie, czy Głos Polski zaraz wyraziło, jest już, już ogadanie Kuba, Kuba Łanda. ja już o tym mówiłem, niech oni sobie ustalą, czy oni głosowali, czy nie głosowali, bo rząd mówi co innego i posłowie mówią co innego i to jest troszkę śmieszne, bo trzeba mieć jakąś wspólną politykę. No właśnie, Breaking the Wave, jeden z, z lepszych filmów, jakich widziałem, podoba się Państwu? Synem portiera to nie tylko kasierki, to jest popularne wszędzie w Polsce. Darek, oczywiście, że tak, ja się z tym absolutnie zgadzam, ja tylko użyłem tego przykładu, bo naprawdę byłem zaskoczony, że tak można podejść no, do człowieka. Byłem gotów, dobra, stracę te pieniądze, bo rozumiem, że to wszystko i tak dalej. No. Właśnie. E, właśnie. E, dobrze, macie Państwo jeszcze jakieś pytania? Właściwie to mówiłem dzisiaj o tych rzeczach. Proszę przypominam jeszcze raz, proszę Państwa, ja żadnej zbiórki nie organizuję i nie będę organizował, na pewno nie na ośrodek myśli pozytywistycznej, bo do tego i na mój kanał. I jeszcze zarobię na internet, żeby to jest do tego potrzebny internet głównie. Mam nadzieję, że zarobię, potem się będę martwił o reszcie, resztę. Na wyżej zobaczymy. Natomiast proszę Państwa, tutaj co Daniel napisał, dotyczy naprawdę wielkiego projektu. Jest to trochę ruszanie się z motyką na słońce, ale trzeba ruszyć się z tą motyką na słońce, bo inaczej nas zgniszczą, Wszystkich. No, no właśnie. Polacy przerywają spychę i Każdy chce być tylko. Dobra. Lecz lepszy Grzegorz Szarf? Czy ja wiem? Nie, MX, to już nie jest mój kanał. On był, ale został przyjęty, został oddany. Nie jest mój, tam są tylko moje filmy, które nie są już moją własnością. Ale możecie oglądać przecież jak chcecie. To nie jest mój kanał. Moim kanałem jedynym jest tylko KHT. Z tamtym nie mam już nic do czynienia, mimo że. Ta nazwa, którą wymyśliłem, to nie jest moja. To, co jest tutaj, KHT, łącznie ze znakiem firmowym, jest już tylko moje. Projekt ezoterycznie skończył, i ja o tym goście mówiłem. Nie rozumiem pytania. Panie Bukowniku, świetnie pan wygląda. No świetnie, dziękuję bardzo. Nie wiem, może do niedzieli, panie owocowy. Może do, może do niedzieli, bo może w niedzielę mi się już uda nadać, nie wiem, no. Dlaczego Polska czas dołączyła się do Rosji z na mojej sprawie? Kronika 13. Jeśli, proszę pani, ta sprawa była z kimś uzgodniona, czy nie? Nie wiem, być może to wciąganie w Rosji w jakąś historię. Tego nie wiem, nie mam informacji. Wiem, ja wiem tylko jedno, że jeżeli takie rzeczy się dzieją, to wszystkie to rządząca scena polityczna nie powinna mówić dwoma głosami zupełnie sprzecznymi, bo się tylko i wyłącznie ośmiesza. To jest kwestia również propagandy i informacji. Ale cóż, no właśnie, pozdrawiam Pana Piotra. Dlaczego Pani wysłuchuje z domu, bo nie wiem. Może inny kwestia gustu. No tak, to jest Panie Grzegorzu, kwestia gustu. Oczywiście wymienia Pan Lynch'a. Ja z Lynch'a lubię właściwie tylko, no oczywiście, pierwszą część Twin Peaks to oczywiście, że tak. No i oczywiście i tego, i, i, i... jak to się nazywało, no z Nicolasem Cage'em, no świetny film. Tam, gdzie jest ta czarodziejska zachodował Wspaniały film, zresztą z Dafo, który zagrał jedną też ze wspaniałych tam ról. Bardzo dobry film. Wilded Heart. Dzikość serca chyba po polsku było, tak? Wild Wilded Heart. Ten film mi się strasznie podobają, natomiast nie lubię po prostu. No. No. Tak, oglądałem. Eee, oglądałem również serial Honors Hydro. Bardzo dobry, zresztą brytyjski, więc wiadomo. Eee, no. MX9X07 Nie odpowiem panu na tej chwili dzisiaj na żadne pytanie, bo się na pana obraziłem. Mam prawo? <laughs> już. No. Dobrze. Czy generał nieważne, kto powinien dowodzić? Dowodzić wojskiem może nawet kapitan, jeżeli wie, jak to robić. No. Dzikość serca. a No właśnie, dzikość serca, czyli Wallet Hat to się chyba nazywało, o ile pamiętam. Świetny był zresztą filmem, prawda? No. Właśnie. Dobrze. Proszę Państwa, ja wiem, że tutaj niektórzy zaraz napiszą, kno, tu jeden napisał, ale muzyka w ogóle, ale zacząłem o tej. Panie Piotrze, jakby Pana do tej, do wywiadu zwerbowano, to. Mnie się nie da zwerbować nigdzie i wszyscy o tym wiedzą. No. E, właśnie. Krzysztof Kani, nie to, że jestem zadowolony, bo po prostu za, trzeba w końcu wziąć, że proszę Państwa, ja mam 62 lata, a czasami nie mam siły, to jest wiadomo. Ale naprawdę te półtora miesiąca na budowie trochę mnie nauczyło pokora dla siebie, bo wiedziałem, dlatego zachowuję te ciuchy właśnie. I najważniejsze. Nie, tutaj się nie pali, nie mogę tutaj palić. Natomiast, proszę państwa, pozwolicie państwo, że puszczę, że. Puszczę, proszę Państwa. A Blue Velvet jest jakby zapowiedział Twin Pixel, o ile pamiętam. Tak mi się trochę wydawało. E... Olaż, dzisiaj było o Unii, do o Odzie do Radości i o tym, co tego, no to właśnie tutaj, proszę Państwa, puszczam Państwu w tej chwili to. Słowa moje. Krzysiek Werkowicz, muzyka i wykonanie. Reżyseria samej piosenki, szczególnie solowy, którą ta Notabene wcale się nie wstydzę, bo Roxy Music i mnie tutaj typu Roxy Music z King, i z King Crimsonem troszeczkę się przypomniało, połączyło coś w tym klimacie, coś w rodzaju takiego dance macabre dla Polski i takiego dance macabre, czy jakiegoś takiego swoistego marsza żałobnego i Krzysiek to świetnie zrobił. Także proszę Państwa, puszczam. Syfa i Hej, sar, bądź. Nakrop. Adwar. Jestem z jedynej i suśnej tej, która właśnie trzyma żłób. Z trybuny z wdziękiem rzucam śmiecie, a tłum krzyczy, że to cud. Gdy powiem gincie, to gniecie i uśmiech wam nie schodzi z ust, bo po to mam kapłanów przecież. By stos gnijący ciał wciąż rusy gdy powiem gincie, to giniecie. Mareka, Uż tak uważam. Nie schodzi z ust, bo po to mam kapłanów przecież, by stos gnijący chciał wciąż ruszyć. zamieniam wody w tanie wino I patrzę jak atrament lśmi Gdy wasze dni przeminął Więc patrzcie jak wam światy burzę Piórem zmoczonym w waszej krwi To ja morderca w garniturze w piórem zmoczonym <laughs> Pozwalam wrócić wam do jaski, bo wciąż potrzeba nowych ciał. Dom wam buduję z mgły i z piasku i zmieniam piekło w sztuczny raj. A wy wpatrzeni w płaski świat. Zapominacie prostych słów, Nakładam więc kolejną maskę, Udając dobro, błogosławię złup. A wy wpatrzeni w płaski świat, Zapominacie prostych słów, Nakładam więc kolejną maskę, Udając dobro, błogosławię złup. patriotyzm, demokracja, polska. Proszę Państwa, powiem teraz jeszcze raz jedną... Coś mi tu gra. Nie wiem, co mi tu gra. Muszę to wyłączyć, bo mi gra coś. Już wiem, co mi gra. Proszę wybaczyć, bo mi się włączyły. Włączył mi się przez chwileczkę. Włączył się BTO BatchMaterny Overdrive. Więc proszę Państwa, powiem Państwu jedną rzecz. Tutaj przy okazji odpowiem panu Łukaszowi Puzikowi. Panie Łukaszu, ja oglądałem akurat Animatrixa i mi się bardzo podobał. Czytam również komiksy i mi się bardzo podobają. Czy ktoś, jaki czyta to, to jesteśmy ambitni? Nie, po prostu mówimy to, co jest, o, o czym wiemy. To nie dlatego. No, więc proszę też posłuchać. Natomiast, proszę Państwa, oczywiście, jeżeli chodzi o te piosenki, to też Pan dał wiadomość: Krzysiek z Krzysiekiem Werkowiczem będziemy to robić. Nie mamy, tylko, nie mamy tylko, proszę Państwa, my nie mamy studia. To wszystko jest robione w domu, na zwykłych, normalnych komputerach. To robiliśmy sami. I jak tylko się dorobimy, będziemy mieli studia, coś zorganizujemy. Naprawdę zrobimy jeszcze raz te piosenki i chcemy wydać płytę. Zobaczymy. Te 1000. Mówiłem o tym na samym początku. Pan sobie potem przewinie, Nie będę tego powtarzał jeszcze już raz. Także, proszę Państwa, jeżeli Państwu się to podobało, to dobrze, jeśli nie, to trudno. Przeżyjemy. No, przeżyjemy w jakiś sposób. Następną KHT, jak już powiedziałem, zrobię albo w niedzielę, albo w poniedziałek, trochę może lżejszą po prostu. Może pogadamy sobie jeszcze o muzyce, o muzyce i tych innych rzeczach. Natomiast naprawdę uważam, że trzeba w końcu się tym zająć i pracować nad zachowaniem przez Polaków dziedzictwa polskości. To jest bardzo ważne. W tej chwili na stronie Alternatywa Społeczna Arek Ludkowski pojawia się tam manifest, przychodźcie do nas. Tak, bo to ma być ruch w ogóle społeczny w jakiś tam sposób. Tam jest te moje cztery, trzy punkty podstawowe tego dziedzictwa, o którym mówię. Jak największe dziwne, jeżeli napisałem, że chodzi o podstawy, o chrześcijaństwo, w Anno Domini 966, to akurat wszyscy się strasznie na mnie są obrazili i są przeciwni. Wszyscy. Oto chrześcijaństwo. To jest bardzo dziwne. Ja pamiętam Torgala właśnie. Eee. Także dziękuję Państwu bardzo. No i cóż, dobranoc. Do następnego razu. Mnie czeka troszeczkę w tej chwili też roboty, pracy. I będę pisał, i postaram się zresztą napisać ten czwarty rozdział. Opublikuję też ten czwarty rozdział Holuba 2. Mam nadzieję, że cholub 2 zostanie wydany. Czeka Państwa jeszcze jedna niespodzianka, tak jak mi się wydaje, że zobaczymy. A na razie jest, proszę Państwa, cholubowo. Wszystkie książki, które zostawiłem w cholubowie, są podpisane, bo to ich własnością jest cholubowo po prostu. Ale ja podpisałem wszystkie książki, które tam są. I jeśli Państwo chcą, to proszę do cholubowa. O te książki. Jeśli ktoś z tej subskrypcji nieszczęsnej jeszcze nie dostał, cały czas je po raz dwudziesty, po raz setny powtarzam, proszę mi przysłać na maila dowód subskrypcji co, i co będzie załatwione, że dostanie, bo ludzie dostają. Także a notabene te swoje, proszę Państwa, e, doświadczenia mam zamiar wykorzystać w cholubie. Jak dowiecie się Państwo? Mam zamiar wykorzystać właśnie to, czego się nauczyłem na tej budowie i tego wszystkiego, bo to mi pasuje do pewnej intrygi, którą tam, czyli sposobu podejścia do kogoś przez moich bohaterów. Zobaczymy, może się uda. Także dobranoc Państwu, do zobaczenia. Paweł Szyder, jakicholub czy już, oboje oh kochany. I trzymajcie się, w poniedziałek mnie czeka, ale zobaczymy. No, kto nie ryzykuje, ten nie jedzie. Dobra. Dzięki, dobranoc i do następnego razu, o ile następ teraz nadejdzie, a pewnie nadejdzie, no nie jutro, tylko w niedzielę, bo jutro muszę też oddać internet ten, także nie będę miał już tutaj internetu i wszystko zaczniemy od niedzieli wieczorem albo od poniedziałku. Trzymajcie się, cześć!